No dobrze, zaraz wyjdzie zapowiedź walki, no to zobaczysz. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Nie, no jest. Widziałem zapowiedź z backstage'u kręcono. Mówisz o trailerach teraz. No, czy o Białymstoku? Nie, no nie, o trailerach. Białystok Białymstokiem, ale... A widziałeś Białystok? Widziałem z backstage'u Białystok wieczorem tylko. No, pierdolimy się, dupcymy się, gołe pizda chodzimy. Okresy tam się leją z pizdy babą. No, sam nie wiem, co to będzie. Ciekawa koncepcja, co? No ciekawa. Rano wstaje przed lustrem i mówi, jestem Bogiem. Tylko wyobraź to sobie. Panie, mówi o trailerze. No, dobra. Robimy robotę z Anzorem. Czekamy. No i teraz uwaga, bo to jest bardzo ważna informacja. Krycha pojawia się w Copacabanie, w Unique Fight Club. Tego. Byłeś też w Alligatore. Tego. W Wankosie. Siadłeś teraz w WCA. Pod Anzorem, AG1. Tak, zgadza się. To bardzo solidny wybór. No, solidny, to znaczy, wiesz co, gdzieś tam kwestia Ankosu, no, przestałem tam trenować, bo się przeprowadziłem do Warszawy. Tam żadnych konfliktów nie było, nic. Jeżeli chodzi tu o Warszawę, przyjechałem tutaj, trenowałem wszędzie. Gdzieś tam dopiero później się dowiedziałem, że polityka jest taka, że jak wszędzie chodzisz i trenujesz, to zazwyczaj... Hello, no zaraz. Zazwyczaj, wiesz, no po prostu nie chciałem się nigdzie wiązać, nie miałem walki potwierdzonej, więc wiesz, na zapasy chodziłem tu, na sparingi tam. Dobra, to pytanie jest takie, czy teraz w 100% przygotowujesz się tylko i wyłącznie w WCA, czy masz zamiar odwiedzać inne kluby? Nie, trenuję z Anzorem. Robię WCA, nie zamierzam tego zmieniać. Jak długo z Anzorem trenujesz? To jest 2 tygodnie, 3? Wiesz co, nie, z Anzorem trenuję od pierwszej konferencji, no to ile to będzie, 3 tygodnie już? Na pewno w walce będzie widać zupełnie co innego niż we wszystkich moich poprzednich walkach. Taka szkoła. To na koniec jednym zdaniem informacja kierowana do Saszy. Sasza, nie wrócisz do modelingu. W sumie nie wiem, czym się zajmiesz, ale na pewno nie wrócisz do modelingu ani do Fame MMA. Za długo. Groźnie to zabrzmiało.